Ewa, gratulacje. Mistrzyni po raz piąty obroniła pas. Najpierw puchar pokazujemy. Tak, puchar taki piękny, ten Max Boxing Night 11. No już trochę, o Boże, coś się tu odrywa, czemu reklamacja przykleja, ale właśnie postawię na honorowym miejscu, to ci oddaję. Ale to jest puchar, ale tak. Pas jest ważniejszy. Pas, który obroniłam piąty raz, nie oddam. Pas mistrzyni świata WBA po raz piąty obroniony. Smakuje naprawdę niesamowicie, były ciężkie przygotowania, łzy, bo nawet przy zbijaniu wagi, bo płakałam się, jak już uzyskałam limit wagowy. Są takie emocje, wiesz, kiedy już naprawdę nie masz siły, zrzucasz tą wodę, nogi ci odmawiają posłuszeństwa, no po prostu jesz kostki lodu. To było ciężkie, 10 kg i obiecałam teraz już całemu sztabowi, że z dietetyczką postaramy się, żeby nie przytyć też mięśniowo, bo potem też mi z mięśni schodzi ta waga. Jest trochę bez sensu się budować, żeby potem zrzucać z mięśni. No ale cieszę się, udało się. Oczy udało się, to nie było szczęście, to była praca. No ciężka praca. Praca. Pobijana jeszcze. Pobijana po prostu, jakbym miała, wiesz, czuję się, jakby mi usta napuchły, chyba mi napuchły. No dobrze, powiedz mi, co byś po tych 10 rundach, do czego masz zastrzeżenia, co byś chciała poprawić dobrze, jeszcze? Mam ci plusy i minusy, to może no od minusów. Gdzieś tam poczułam trochę, że nie chodzi mi, nie chodzą mi tak szybko ręce i gdzieś w którejś rundzie poczułam nogi właśnie od odwagi, ale nie miało to jakiegoś takiego za dużego znaczenia. Zmieniłabym to, że jak Gontaruk mnie trzymała, to powinnam się jakoś postarać ją z tego klinczu wyrwać, odskoczyć, pół odskoku zrobić, żeby wejść w wymiany. I powiem ci, że nie spodziewałam się, że będzie mnie trzymała. Gaz przewidywał, że ona cię może trzymać, jak poczuje, że na nią napierasz. I wszyscy spodziewali się, to był raz powiem, co mi się podobało, wszyscy spodziewali się, że będę uciekać na nogach i tylko walczyć lewym prostym, po prostu biegać i ona też i się tego spodziewała. Tak, i punktować. A ja po prostu stanęłam, bo też mi to właśnie trener mówił, że jak takiego pitbulla się po prostu trochę przestraszy, pokażesz jej, że się jej nie boisz, że staniesz z nią do wymiany, to ona wtedy nie będzie wiedziała, jak ma z tobą walczyć, bo ona tak za bardzo nie wiedziała, jak ma do tobą walczyć. A zdradzisz plan, jaki był na dzisiejszą walkę? Dużo lewego prostego i taki prawy na dół, prawy mocny. Powinnam też schodzić dużo na boki i właśnie nie dawać się jej rozpędzić, nie być z nią w takim półdystansie, nie w bliskim dystansie, tylko w takim połowie dystansu, bo ona wtedy mogłaby mocno uderzyć. No ona ma krótsze ręce, pewnie szybciej jej wrócą do bezstrzału, nie? No też, jakby w połowie dystansu, żeby z nią nie być, bo wtedy taka rywalka ma więcej siły i może jakby zaatakować. Raz się nadziałam na dość mocne prawy, trochę mi zaszumiało w głowie, ale wiesz co, ja wyszłam tak dobrze nastawiona psychicznie, jeszcze gaz się ze mną zamknął na chwilę w szatni i mówił do mnie, żebym się po prostu tym bawiła, żeby to była zabawa, żebym wyszła tak jak na sparingach i naprawdę wyszłam z takim świetnym nastawieniem. Mówię, niech się dzieje co chce, trudno. Nadziałam się na ten prawy, dobra, trudno, zaszumiało mi w głowie, jedziemy dalej, najwyżej przewrócę się, po prostu chciałam dać dobrą walkę, chciałam pokazać się z tej strony tak jak jestem na sparingach, wszystkie sparingi przyboksowałam naprawdę na takim szybkim tempie, cały czas atakowałam. I powiem ci, że na sparingach się gorzej czułam niż w walce, bo tam zbijałam wagę i tam były dość ciekawe problemy. No ale tam ring mniejszy, to był jakby trening, więc ja na treningu ładnie nie muszę wyglądać boksersko. Ewa Brudnicka będzie w niedzielę odpoczywała, w poniedziałek program. Tak, i co dalej? Fighters. Później tydzień odpoczynku. Boże, nie wiem, po prostu będę długo spać, będę chodziła z pieskami na spacer, nauczę ich jakichś sztuczek. Nie wiem, pójdę do fryzjera i może wyjadę na jakieś wakacje i później muszę wrócić na salę treningową. Piękny obóz w Akademii Boksu u Karola Landowskiego w Warszawie. No dziękuję wszystkim, naprawdę gaz wprowadził amerykański styl boksu, Karol będzie to wszystko kontynuował, a Leszek pracował pięknie ze mną przez kilka miesięcy, od bodajże listopada, nawet wcześniej zaczęliśmy po ostatniej walce robić siłę, także ja się dobrze czułam naprawdę fizycznie, no i w ringu jeszcze był Dawidek, który wiedziałam, że jak mi się coś rozetnie, to on to wszystko zszyje pięknie. No dobrze, teraz mi powiedz to, co miałaś ogłosić, ogłosiłaś, ale teraz jeszcze naszym widzom, jakbyś mogła o tym poopowiadać.
No słuchajcie, Majer, tak? Tak, Michaela Majer, szykuje się fajna, zacięta walka, bo to jest moje wielkie marzenie, w Stanach Zjednoczonych zawalczyć, wybierzesz sobie po prostu gdzieś ogromne na... kasyno, no właśnie, gdzieś, nie wiem, no, w Las Vegas powiedzmy, tak, potem będzie kac w Vegas, no wyjść po prostu przed też polską publicznością, jak już byłam nawet w Chicago, to Polacy mnie tam, Polonia mnie pytała, kiedy zawalczę, kiedy jakaś tutaj będzie walka, ja w ogóle nawet nie przyszło mi na myśl, że mogę tam zawalczyć. Tam jest dużo Polaków i są naprawdę patriotami. Tak, jak przyjeżdża Polak, to cudowni. Po prostu są całym sercem za nim. Tak, powiem ci, że jak Adamek właśnie walczył w Chicago, to tam cała hala praktycznie była Polaków, więc liczę, że jak będę walczyć w Stanach, to również Polacy mnie wesprą. No bardzo na to liczę i nie wiem, co mam ci powiedzieć, po prostu płakać mi się chce. Ze szczęścia, rozumiem? Ze szczęścia, naprawdę, ze szczęścia. Kochana, gratulacje. Dziękuję za wywiad. Dziękuję. Bilo Poland, Tymek z Boxing Promotion. Nie wiem, kogo jeszcze nie podziękowałam. Jeszcze może tacie, bo to rodzicom, ale tata to jest mój bohater, dzięki któremu jestem kim jestem. Po prostu pokazał mi wszystko w sporcie. I znowu będę płakać. A jeszcze cię zapytam, bo dzisiaj taki specjalny wieczór jest. Szpilka walczy. Walczy Kownacki jeszcze dzisiaj. Jędrzejczyk. Tak, no to dzisiaj będziemy oglądać dokładnie. Wracam do hotelu, przyjaciele czekają z całym teamem. Mamy internet, więc odpalamy i będziemy oczywiście kibicować. I mam nadzieję, że to dzisiaj będzie potrójne, czyli jeszcze Asia, jeszcze Adam, no i tak jak mówisz, jeszcze tam szpilka walczy, także nie wszyscy wygrają.